mamy za sobą trzecią sesję Rady Gminy Kaczory. Sesja bardzo spokojna, aczkolwiek tematy podejmowane na niej były bardzo istotne dla gminy, dla mieszkańców gminy Kaczory. Pierwszą taką sprawą, która zaraz na początku wypłynęła, to była interpelacja złożona przez radnego pana Henryka Kalkę, który w tej interpelacji podniósł problem związany z głosowaniem w obwodzie na terenie samych Kaczor. Byliśmy tutaj taką dziwną sytuację. W każdym obwodzie głosowaliśmy praktycznie na dwóch kandydatów na radnych, a mieliśmy 28 głosów nieważnych. Wzbudza to z naszej strony jakiś taki niepokój, który należałoby wyjaśnić. W związku z tym chcemy zaprosić na następną sesję Rady Gminy przewodniczącego Komisji Wyborczej, który wyjaśniłby niektóre kwestie, które nas nurtują, i abyśmy mieli to rozwiane i żebyśmy wiedzieli, z czym były związane te sprawy z tymi nieważnymi głosami. Bo wydaje się rzeczą niemożliwą, że ktoś, kto głosuje na dwa nazwiska, przy raptem 200, nieco ponad 200 osób, które brały udział w głosowaniu w tym okręgu wyborczym, 28 głosów nieważnych. Według mnie to jest sprawa, no, którą trzeba naprawdę się nad nią zastanowić i ją do końca wyjaśnić. Innymi sprawami, które zajmowaliśmy się dzisiaj, taką istotną sprawą była kwestia związana ze szkołą podstawową w Morzewie. No, jest to bolesna kwestia, jeżeli chodzi o ograniczanie ilości oddziałów w danej miejscowości. Można to nazwać jak gdyby częściowe, może nie zamykanie, ale ograniczenie działalności szkoły. Ale patrząc na wyniki, jakie do tej pory uczniowie z Morzewa osiągali, no myślę, że dzieje się krzywda tym dzieciom, które uczęszczają do Morzewa i osiągają takie wyniki, a jednocześnie mając blisko Kaczor, niecałe 2 kilometry, można spokojnie tutaj dojechać, zresztą będą dowożone te dzieci i będą uczestniczyły w zajęciach tutaj w Kaczorach w dużo lepszej bazie dydaktycznej, mając pod nosem pływalnię, mając sale lekcyjne dobrze wyposażone, poza tym boisko wielofunkcyjne. Także myślę, że te dzieci z Morzewa nie zasłużyły na to, aby nie mieć na starcie już takich samych warunków jak inni. To nie jest pewnie wina nauczycieli, że te wyniki są gorsze. Po prostu jest mała grupa dzieci, nie ma rywalizacji, nie ma jakiejś konkurencji i dziecko po prostu gorzej się rozwijać. Mieliśmy taką sytuację wcześniej w Zelgniewie, gdzie też z takim dużym bólem, mogę powiedzieć, zamykaliśmy szkołę podstawową, ale w tej chwili rozmawiając z rodzicami z Zelgniewa, oni są zadowoleni, bo widzą, że to dziecko nie stresuje się po raz wtóry, przechodząc z Zelgniewa do Śmiłowa, tylko od razu jest w Śmiłowie, gdzie jest też baza dydaktyczna bardzo dobra i dzieci mogą od początku do końca uczestniczyć w dobrych warunkach i rozwijać się tak jak inni. Nie muszą później nadganiać straconego czasu. Na dzisiejszej sesji również podjęliśmy uchwałę w sprawie określenia kryteriów naborów do przedszkoli. Jest to w zasadzie w naszym przypadku martwa uchwała, wynikająca tylko z tego, że narzucono nam tą kwestię, że musimy taką uchwałę podjąć, bo w naszej gminie wszystkie dzieci, które są chętne, których rodzice chcą wysłać do przedszkoli, one trafiają do przedszkoli i nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o nabór. Mamy 7 przedszkoli i one w pełni zaspokajają potrzeby związane z uczestniczeniem, z chodzeniem dzieci do przedszkoli. Także przedszkolami objęte są wszystkie dzieci z terenu całej gminy. No i taka kwestia już, że tak powiem, to już taka od lat, która się przewija, kwestia psów wałęsających się. Podjęliśmy uchwałę w tej sprawie. Psy z terenu gminy Kaczory są przewożone do schroniska w Pile. No niestety w Polsce mamy takie prawo, że pies praktycznie jest traktowany, można to tak w skrócie ująć, jak święte krowy w Indiach, gdzie pies dożywotnio musi przebywać w schronisku i jest traktowany w sposób szczególny. Tak jak gdyby nie było innych gatunków zwierząt, które należy chronić, które należy dbać o nie i tak dalej. Jest to bardzo dla mnie taka dziwna sytuacja, gdzie gmina łoży w wysokości 300 zł na jednego psa miesięcznie, a jest to porównywalna kwota, jaka jest wydawana na dziecko, na przykład w przedszkolu, jeżeli chodzi o wyżywienie.
Jeżeli chodzi o problematykę kraju, to zdarzają się gminy, gdzie na opiekę nad psami więcej się wydaje niż na opiekę nad dziećmi. I tutaj nasi parlamentarzyści nie potrafią w żaden sposób tego problemu rozwiązać, bo ja rozumiem, że taki pies powinien być traktowany w sposób szczególny. Jest to jednak zwierzę bliskie człowiekowi, ale dożywotnio trzymać w schronisku takie zwierzę, no myślę, że to jest nieuzasadnione.